22 dzień stycznia, sobota, Akademia Łódzkiego Klubu Sportowego przy ulicy Minerskiej. Warunki pogodowe może nie rozpieszczają, ale rozpoczynamy za kilka chwil pierwszy sparing Łódzkiego Klubu Sportowego w tym zimowym okresie przygotowawczym. Witają się z Państwem Mateusz Żegota i Mateusz Denderski, dziennikarz Telewizji Polskiej. Dokładnie tak. Za kilka chwil powinniśmy zacząć to spotkanie. Obie drużyny jeszcze są w trakcie rozgrzewki. Rozgrzewki, która przyda się, no bo tak jak wspominaliśmy, warunki pogodowe nie są wymarzone. W okolicach minus 1 stopnia Celsjusza, no ale to chyba takie najlepsze, jeżeli chodzi o zimę, możliwe warunki do rozgrywania spotkania, no bo śnieg nie pada, śnieg na boisku także nie zalega, także tutaj piłeczka powinna przysłowiowo chodzić. Tak jest. Prawdopodobnie dzisiaj zobaczymy dwie jedenastki. Na pierwszą połowę trener Kibu Wikunia delegował jedenastkę, która no, nie można powiedzieć, że jest optymalną. No, jak wiadomo, sparingi rządzą się swoimi prawami, więc tutaj jest bardzo dużo rotacji, ale jako pierwsi tej zimy, jako ŁKS-iacy na boisko wybiegną w ramce Dawid Arndt, w obronie Mateusz Bąkowicz, Maciej Dąbrowski, Oskar Koprowski, Bartosz Szeliga, w pomocy Javi Moreno, Jan Kuźma, Antonio Dominguez, Damian Nowacki, Piotr Gryszkiewicz, a w ataku jako pierwszym, który zadba być może o pierwszego gola w 2022 roku, Samuel Corral. Samuel Corral już 2 lata temu miał okazję rozpocząć strzelanie w barwach Łódzkiego Klubu Sportowego. W 2020 roku to właśnie on zdobył pierwszą bramkę dla ŁKS-u w roku kalendarzowym. A jeżeli chodzi o skład dzisiejszych gości, czyli Motoru Lublin, tutaj trener dobrze w Łodzi znany, Marek Saganowski, zdecydował się wystawić jedenastkę, która wygląda następująco. W bramce Madejski, dalej Wójcik, Błyszko, Cichocki, Moskwik, Świerciński, Ceglarz, Swędrowski, Ryczkowski, super snajper chyba, jeżeli chodzi o motor, czyli Fidziukiewicz oraz Polak. Nie ma ŁKS-iackich akcentów, które w motorze są, czyli Kamil Rozmus, on jest zawodnikiem motoru, ale dzisiaj do Łodzi na sparing nie przyjechał. Jeżeli chodzi o ŁKS, to tutaj zawodników z przeszłością w motorze nie ma, także będzie to taki bez większych podtekstów, jeżeli chodzi o boisko, ale jeżeli chodzi o ławkę szkoleniową, to tak jak już wspominałem, Marek Saganowski jest trenerem motoru. Dla niego to też jest powrót do Łodzi na obiekty ŁKS-u od momentu odejścia z klubu. Jeszcze co prawda nieoficjalnie, no bo sparingowo, no ale dalej powrót do domu to powrót. Tak, asystentem Marka Saganowskiego jest Ariel Jakubowski, czyli też zawodnik, który z ŁKS-em jest związany w 1998 roku, jeden z mistrzów Polski, a jako trzeci na ławce szkoleniowej drużyny motoru jest Arkadiusz Onyszko, także znany tutaj łódzkiej publiczności, trener bramkarzy jeszcze z czasów Ekstraklasy ponad dekadę temu. Sędziowie przy linii bocznej już w gotowości, już po rozgrzewce, za chwilę zapewne wyjdą na boisko, zawołają oba zespoły i będziemy zaczynać. Zanim jeszcze zaczniemy mecz, warto wspomnieć o sponsorze dzisiejszej transmisji, czyli o firmie Ventana. Firma Ventana specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach dla domów, biur i tak dalej. I w swojej ofercie ma m.in. okna, drzwi, rolety, bramy garażowe i parapety. To jest, tak jak wspominałem, takie kompleksowe rozwiązanie do każdego domu oraz biura. Widzimy Dawid Arndt już z piłką, już się zapoznaje. Ostatnie sprinty, to znaczy dogrzewanie się naszych zawodników, więc już prawdopodobnie wszyscy tutaj zmierzają ku linii środkowej, by wyjść na boisko i rozpocząć ten pierwszy sparing tej zimy. Gracze motoru też już powoli schodzą z boiska, zbierają piłki, więc prawdopodobnie minutka, dwie i będziemy zaczynać pierwsze granie w 2022 roku. ŁKS-iacy dzisiaj na czarno, Dawid Arndt w czerwonej koszulce bramkarskiej. Motor z kolei w swoich tradycyjnych klubowych barwach, czyli niebiesko-żółto. Wspomnijmy jeszcze może o nieobecnych w składzie ŁKS-u. Tutaj m.in.
Michał Kot, który bronił w dzisiejszym sparingu drużyny rezerw. Łukasiacy wygrali z Polonią Piotrków Trybunalskiej 5-1, a Michał Kot w drugiej połowie wystąpił, no i zachował czyste konto. Kamil Dankowski to jest jeszcze zawodnik, który dolecza swój uraz, jest powoli wprowadzany, no i on jeszcze w sparingach nie będzie występował, dopiero na obozie w Turcji ma wznowić treningi z resztą drużyny. No i nieobecny jest także Michał Trąbka, który również jest wprowadzany po urazie, którego nabawił się w końcówce piłkarskiej jesieni. Tutaj z Michałem sztab szkoleniowy będzie po prostu ostrożnie podchodził, żeby nie ryzykować kolejnych urazów, bo jak wiemy, okres przygotowawczy nie jest od tego, żeby leczyć kontuzje, a w UKS-ie w pierwszej części sezonu było ich trochę, dlatego oby bez kontuzji, no i oby dzisiejszy sparing obył się bez kontuzji, no bo to jest najważniejsze. Tutaj przede wszystkim względy szkoleniowo-taktyczne. Tutaj ten sparing nie odpowie nam chyba na pytania, które nurtują kibiców, czyli w jakiej formie jest zespół, no bo to nie o to tutaj chodzi. Tak, patrząc jeszcze na jedenastkę Łódzkiego Klubu Sportowego, można zauważyć, że jako pierwsi na boisko wybiegnie drużyna, w której będzie w skład wchodziło aż 4 młodzieżowców. To jest raczej niespotykane, raczej nie było takich sytuacji do tej pory, więc a teraz będziemy właśnie świadkami tego, że Dawid Arndt, Mateusz Bąkowicz, Jan Kuźma, Piotr Grzyszkiewicz, no i stosunkowo młody Damian Nowacki, to będzie drużyna, która wybiegnie na to spotkanie jako pierwsza. Już po okrzyku tradycyjnym ŁKS-iacy na boisku, dzisiaj jako kapitan Maciej Dąbrowski, zbliżający się do sędziego głównego dzisiejszego spotkania. Jeszcze czekamy na kapitana motoru, no i będziemy rozpoczynać to granie. Piłkarze motoru też zbierają się już w okolicach drugiej ławki rezerwowych w kółeczko. Oni też, jak widać, zwarci i gotowi. Teraz obejmują się zabarki. Tradycyjny okrzyk i oni też wyjdą na murawę. Murawę, która warto zaznaczyć, to jest boisko numer 2 Akademii UKS-u, czyli jest to boisko sztuczne. A jak gra się zimą na sztucznych boiskach, to wiadomo. Nie jest to najprzyjemniejsza sprawa. No i motor też już wychodzi na boisko, także ostatnie chwile, ostatnie sekundy najprawdopodobniej i będziemy rozpoczynać ten pierwszy w 2022 roku sparing dla obu drużyn, co warto podkreślić. Motor też niedawno rozpoczął przygotowania do piłkarskiej wiosny i nie miał okazji grać żadnego sparingu, tak samo jak ŁKS-iacy. Trwa tradycyjne losowanie, ale chyba zostaje wszystko tak jak jest. ŁKS-iacy po lewej stronie kamery, po lewej stronie państwo obrazu, po prawej stronie motor. I chyba wygląda na to, że Samuel Korale, ŁKS-iacy wygrali to losowanie, więc chyba Samuel Korale, a nie, gracze motoru rozpoczną to spotkanie. ŁKS-iacy, jak widać, zwarci i gotowi do tego, żeby rozpocząć to spotkanie. Piłkarze motoru też już idą w kierunku piłki. Dokładnie robi to zawodnik numer 8, czyli super snajper motoru. No i ostatnie chwile. Sędzia już gotowy. Upewnia się, czy bramkarze są gotowi, czy sędziowie liniowi są gotowi. I zaczynamy pierwszy sparing w 2022 roku. Tak, zaczęli gracze motoru. No, powoli na razie jest wszystko wprowadzane do gry. Wydaje się, że tak na początku zawsze to będzie wyglądało, że oba zespoły... Ale ŁKS-iacy od razu nie chcą czekać i wysokim pressingiem wyszli do rywali. To pozwoliło im przyjąć piłkę, ale motor ją odzyskał, no i Dawid Arndt nie dał się zaskoczyć tą wrzutką za linię obrony. Teraz motor przy własnej, na własnej ćwiartce boiska, no ale dalej z wysokim pressingiem ŁKS-iaków. Tak, szczególnie aktywny jest Damian Nowacki, który tutaj wyszedł jako ten środkowy pomocnik najbliżej grającego Korala. I to on prawdopodobnie będzie odpowiedzialny za kreację. Antonio Dominguez teraz napędził akcję Łodzian do Javiego Moreno na prawym skrzydle. Javi Moreno w swoim stylu schodzi do środka.
szuka jeszcze Nowackiego. Powoli UKS-iacy budują akcję w stylu, który jest nam doskonale znany. Na lewą stronę było podanie do Bartosza Szeligi, który ma dobre dośrodkowanie, ale trochę było to podanie za mocne i od bramki zacząłem gracze Motoru. Tutaj Samuel Corral przed chwilą starł się z rywalem, kolano napastnika UKS-u nieco ucierpiało, ale wrócił do gry, żadnego dyskomfortu nie czuje. No i Motor za chwilę wznowi od bramki dwóch obrońców. No i właśnie krótkie wznowienie, Samuel Corral od razu podbiegł, szukał przecięcia Javi Moreno, no ale Maciej Dąbrowski z Mateuszem Bąkowiczem rozwiązali tą sytuację. Motor nie zbudował sobie akcji, odrzutu z autu wznowią UKS-iacy. Tak, Mateusz Bąkowicz wznowi tą piłkę. Mateusz Bąkowicz doskonale zna te boiska, bo jeszcze w tamtym sezonie pomógł rezerwom UKS-u awansować do trzeciej ligi. Został latem włączony do kadry pierwszego zespołu. Dość niespodziewanie chyba wyszedł jako pierwszy młodzieżowiec w pierwszej kolejce w meczu z GKS-em Tychy. Poradził sobie na tyle dobrze, że przebił się do składu i można powiedzieć, że był tą podstawową opcją, jeśli chodzi o gracza z przysłowiowym M w protokole. Wznowił. Teraz UKS-iacy będą dośrodkować z rzutu wolnego, konkretnie Antonio Dominguez. Lewa noga, piłka dochodząca do bramki. Na Macieja Dąbrowskiego, który wygrał co prawda pozycję, ale nie był w stanie głową skierować piłki do bramki Motoru, więc od bramki właśnie zacznie bramkarz Motoru Madejski. Mateusz wspomniał już o Mateuszu Bąkowiczu i warto wspomnieć, że w dzisiejszej kadrze meczowej to nie jest jedyny zawodnik, który przebił się z rezerw UKS-u wprost do pierwszej drużyny, bo jest to jeszcze m.in. Oskar Koprowski, Damian Nowacki, Marcel Wszołek, Mateusz Kowalczyk czy Maciej Radaszkiewicz. To są zawodnicy, którzy dostali w większym bądź mniejszym stopniu swoją szansę pokazania się w pierwszej drużynie, no i w tym okresie problemów kadrowych wykorzystali ją i jak widać są już pełnoprawnymi graczami pierwszej drużyny UKS-u. Tak, widzimy, że w tym spotkaniu trener Kibu Wikunia zdecydował się rozdzielić dwóch hiszpańskich skrzydłowych, Javiego Moreno z Pirulo. Javi Moreno występuje, ale teraz nie zawahałem się, bo groźna sytuacja Motoru. Fidziukiewicz strzelał, ale Arn sobie obronił. Dodatkowo jeszcze sędzia pokazał spalonego, więc nie było zagrożenia. Skończę swoją myśl, że w lidze raczej wyglądało tak, że Javi Moreno i Pirulo grali na dwóch różnych skrzydłach. Wiadomo, zawodnicy dwaj lewonożni, więc to różnie wyglądało. Teraz trener się ich rozdzielił, więc i Javi i prawdopodobnie Pirulo w drugiej połowie zaczną przy prawej linii ze swoją wiodącą nogą od środka boiska. Tak, okres przygotowawczy to jest ten moment na testowanie różnych wariantów. Tym bardziej, że ten zimowy jest zdecydowanie dłuższy od letniego. UKS-iacy po 5-tygodniowych urlopach wrócili do zajęć. No i do wznowienia rozgrywek ligowych zostało im jeszcze nieco ponad miesiąc. Dopiero pod koniec lutego UKS wznowi rozgrywki Fortuna pierwszej ligi wyjazdowym meczem z GKS-em Jastrzębie. Także tutaj czasu na trenowanie, na szlifowanie taktyki, nowych rozwiązań jest bardzo dużo. Ale zanim to, właśnie mamy pierwszy sparring w aurze zimowej w Łodzi. Za tydzień UKS-iacy o tej porze prawdopodobnie będą już w podróży do Side tureckiego, gdzie dwutygodniowe przygotowania mamy nadzieję, że przyniosą rezultaty w postaci dobrego przygotowania fizycznego do całej rundy. Tam UKS-iacy zagrają 3 sparingi z drużynami zagranicznymi, a po powrocie jeszcze przed ligą będzie danie główne, taki ostateczny sprawdzian, jakim będzie sparing z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Jeżeli chodzi o te łódzkie sparingi, no to UKS niezbyt często sparinguje zimą w Łodzi. Ostatnie dwa sezony bez gier takich sparingowych. Rok temu w okresie przygotowawczym w 2021 roku taki sparing z Polonią Warszawa miał się odbyć, ale przez to, że nie udało się doprowadzić boiska do stanu
użyteczności taki mecz się nie odbył. Rok wcześniej, w 2020 roku, ŁKS-iacy w ogóle ani nie mieli w planach, ani nie zagrali żadnego zimowego sparingu w Łodzi. No ale jeszcze wcześniej, w sezonie 18-19, tych sparingów było zdecydowanie więcej. Ale teraz musimy przerwać chyba ten wywód, zaraz dokończysz go, bo ŁKS-iacy mają rzut wolny. Przy piłce stoi Piotr Gryszkiewicz i Antonio Dominguez. Antonio Dominguez lewa noga, Piotr Gryszkiewicz prawa. Zobaczymy, który z zawodników się zdecyduje dośrodkować piłkę. Przed polem karnym większość ŁKS-iaków, nawet z Javi Moreno, który jest najmniejszym zawodnikiem w zespole, ale być może on też jakoś dołoży piłkę. Ostatecznie dośrodkowywał Dominguez, ŁKS-iacy zebrali piłkę, więc będziemy budować tą akcję od nowa. Tym razem Damian Nowacki najgłębiej schowany do bramkarza, a w piłkę wprowadził Dawid Arndt trochę za krótko. Ryczkowski tutaj wygrał główkę, ale Javi Moreno sobie poradził, albo sobie nie poradził. Ryczkowski przejął piłkę i to motor będzie teraz prowadził. Trochę uspokoił, przez obronę. Wiadomo, jak ŁKS-iacy nie mają piłki, no to niestety muszą za nią biegać, więc to jest taka pora, że ŁKS-iacy muszą popracować w defensywie. No ale to przysłowiowe bieganie za piłką w tym meczu wychodzi dobrze. Od samego początku wysoki pressing, no i to przynosi efekty. Motor, oprócz jednej sytuacji, gdzie był Fidziukiewicz, który przegrał z Dawidem Artem, a ponadto był na pozycji spalonej, jeszcze bez okazji strzeleckich, ŁKS wypracował sobie już kilka, ale też żadna z nich nie zdołała chyba zakończyć się nawet strzałem w kierunku światła bramki. Tak, celnego strzału jeszcze ŁKS to nie mieli. Najgroźniej chyba było po strzale Macieja Dąbrowskiego z głowy po rzucie wolnym, ale było to uderzenie niecelne. To nie zmienia faktu, że dopiero początek spotkania, jeszcze dużo czasu. Wynik też nie jest sprawą najistotniejszą. Ważne, żeby realizować założenia taktyczne. No i mamy nadzieję, że tak też będzie. Piotr Gryszkiewicz przejął piłkę. Powoli ją wyprowadza, są spokojnie, ale piłka była lekko za mocna i Antonio Dominguez niestety nie doszedł do niej. Za to w defensywie powalczył Damian Nowacki, dlatego Szeliga może mknąć z piłką na bramkę. Na prawym skrzydle Javi Moreno, ale Bartosz Szeliga zdecydował się na strzał. Pierwszy celny strzał ŁKS-iaków w tym meczu, ale Madejski pewnie łapie tą piłkę. Ona nie sprawiła mu większych problemów. No ale akcja Bartosza Szeligi, cała drużynowa tak właściwie, bardzo, bardzo dobra. Tak, powalczył o tą piłkę Damian Nowacki i Antonio Dominguez zdążył ją później opanować. No i dzięki temu z kontrą mógł wyjść lewy obrońca w dzisiejszym spotkaniu, chociaż jak wiemy, Bartek Szeliga to jest zawodnik, który tak samo czuje się na lewej obronie, na prawej. I to bardzo, bardzo ważne jest właśnie, jeśli chodzi o bocznych obrońców, ta ich uniwersalność. Bartek Szeliga to też jest zawodnik, który wystąpił w największej ilości spotkań, rozegrał najwięcej minut jesienią. Teraz gracz Motoru na prawym skrzydle. Za chwilę wrzutka w pole karne. No i tutaj szukany był Fidziukiewicz, ale nie zdołał pokonać defensywy ŁKS-u. No i teraz ŁKS na prawym skrzydle. Ale faulowany Damian Nowacki i ŁKS wznowi od rzutu wolnego. Tak, tutaj te wskazówki taktyczne od Marcina Pogorzały sugerował swoim zawodnikom, żeby patrzyli, żeby przyglądali się, jak są zawodnicy, ich partnerzy ustawieni na boisku. Łatwiej wtedy będzie wychodzić spod pressingu na pewno, a co za tym idzie, łatwiej będzie konstruować akcję i przechodzić do sytuacji strzeleckich. A teraz ŁKS-iacy w mocnym pressingu, piłka do bramkarza wróciła Motoru Lublin, ale bramkarz niepokojony stara się wprowadzić ją nogami do gry. No i ponownie ten pressing ŁKS-iaków spowodował odebranie piłki. Samuel Corral nie zdołał jej przejąć. Ale patrząc na boiskowe poczynania, widać, że Samuel Corral często cofa się do linii pomocy, no i wymienia z Damianem Nowackim. To jest chyba jeden z takich znaków rozpoznawczych, jeżeli chodzi o Samuela Corrala, że on jest w stanie cofnąć się i wziąć ciężar rozprowadzania akcji na siebie. Oby to przyniosło mu bramkę, nie tylko jemu, ale całemu ŁKS-owi. Na to liczymy, że za chwilę uda się tą pierwszą bramkę w 2022 roku zdobyć.
Tak, Samuel Corral to jest taki napastnik, który bardzo dobrze się czuje się plecami do bramki przeciwnika, który jest silny na nogach, ciężko jest mu zabrać piłkę, więc bardzo, bardzo pomocne są takie umiejętności w grze kombinacyjnej, którą UKS stara się wprowadzać i którą widzimy na boisku, na stadionie przy Alei Unii. I teraz z trybun kilka okrzyków wsparcia dla ŁKS-iaków. Kibice zgromadzeni na trybunie licznie oglądają to spotkanie. A teraz Jan Kuźma w środku do Oskara Koprowskiego, a ten od razu do Bartosza Szeligi. No i po raz kolejny akcja skrzydłem przez środek, ale strzał Bartosza Szeligi za słaby, za delikatny, no i obok prawego słupka bramki Motoru. Warto podkreślić, że to była już druga próba Bartka Szeligi, więc to zawodnik, który ma taki ciąg na bramkę, może to on właśnie strzeli tego pierwszego gola w tym roku, co na pewno dobrze świadczy o obrońcy UKS-u. Właśnie w naszym modelu gry boczni obrońcy są praktycznie skrzydłowymi, więc którzy, jeżeli wychodzą wysoko i stwarzają sytuację, to na pewno realizują założenia taktyczne i właśnie to Bartek zrobił, oddając strzał. Wysoko wyszedł też Oskar Koprowski, który przeciął akcję Motoru, skierował piłkę na aut. No i patrząc, jak poruszają się UKS-iacy po boisku, można powiedzieć, że są to takie trochę wolne elektrony. Antonio Dominguez wychodzi wysoko, Damian Nowacki wychodzi wysoko. No i to stwarza przestrzenie do zagrywania, rozgrywania akcji. No ale teraz to Motor będzie wznawiał piłkę od autu. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta akcja Lublinian. Tak, blisko kwadrans gry za nami i trzeba powiedzieć, że gra raczej toczy się na połowie Motoru, co nas w sumie nie dziwi, bo UKS-iacy lubią operować piłkę, tworzą jakby sytuacje typowo oparte o atak pozycyjny i dlatego większość czasu jesteśmy na połowie Motoru. Szybka próba wznowienia gry przez Motor zakończyła się odgwizdaniem przez sędziego spokojnego wprowadzenia piłki od ziemi, no ale tutaj ławka szkoleniowa Motoru z Markiem Saganowskim na czele nie zrespektowała, nie spodobała im się ta decyzja sędziego. No i teraz Motor lewym skrzydłem, wrzutka w pole karne, ale Bartosz Szeliga spokojnie wyjaśnia sytuację, wyprowadzając piłkę za linię końcową. Teraz możemy tutaj zaobserwować, że Nacho rozgrzewa się już przy linii. Jest to jedyny zawodnik, który na tę chwilę rozgrzewa się. Cieszy się to, że jest zdrowy od początku przygotowań. Mam nadzieję, że to zdrowie będzie dopisywało, bo na pewno to Hiszpan jest wartością dodaną. Jako jedyny właśnie rozgrzewa się, ale wróćmy na boisko. Motor rozegrał rzut rożny na krótko, kombinacyjnie. Piłka wróciła przed pole karne i zdecydował się na strzał zawodnik z numerem 76, Polak. No i to przyniosło drugi rzut rożny motorowcom teraz z drugiej strony boiska. Zobaczymy, jak tym razem zostanie rozegrana ta akcja. Widać, że zawodnik asystujący numer 11 podchodzi już do narożnika. Ale teraz wrzutka, czyli rozegranie na długo. No i Dawid Arndt piąstkuje, ale nieudanie. No i Motor zdobywa bramkę. UKS-iacy tracą bramkę, Motor wychodzi na prowadzenie. Staramy się zlokalizować strzelca. Natomiast jeszcze to się zawodnik nie odwrócił. Dawid Arndt próbował wypiąskać piłkę, piłka została mu na rękawicy praktycznie w miejscu i dzięki temu zawodnik z numerem... Wydaje mi się, że to numer 17. 17, Wójcik. Tak. Wójcik zdobywa bramkę, otwierając wynik tego spotkania. No i co? UKS-iacy zaczynają od środka. Jan Kuźma zaraz będzie budował akcję z Antonio Dominguezem. Tak. I liczymy na to, że teraz bramki będą padać już tylko strzelane przez UKS-iaków. Damian Nowacki w ofensywnej akcji. Zaraz za nim Javi Moreno, Piotr Grzyszkiewicz, ale obaj stracili piłkę, jeszcze Bartek Szeliga przejął. I niestety piłka wyszła za
boczną linię boiska. Tak kwadrans gry za nami. Przez większą część spotkania to UKS prowadził grę, ale jak widać moment nieuwagi, dwa stałe fragmenty gry i to motor wyszedł na prowadzenie, ale jeszcze bardzo dużo czasu, 75 minut gry przed nami. Okazji do strzelenia bramki będzie na pewno dużo do wyrównania, no ale UKS-iacy cały czas wysokim pressingiem próbują nękać zawodników z Lublina. Ci decydują się na kontrataki głównie, tak jak teraz właśnie Ceglarz na prawym skrzydle. Tak. Fidziukiewicz wolny, do niego zagranie i Dawid Arnt. Maciej Dąbrowski fenomenalnym blokiem tutaj zablokował ten strzał. Dzięki temu Dawid Arnt mógł złapać piłkę i UKS-iacy nie przegrywają 2-0. Naprawdę dobra interwencja Macieja Dąbrowskiego, który z opaską kapitana naprawdę może się podobać. Na jesień wyglądał bardzo, bardzo solidnie, był to chyba jeden z najrówniej grających UKS-iaków przez całą rundę. A obok niego wyrasta na stoperze Oskar Koprowski, który tak jak Janek Sobociński potrzebował takiego mentora, którym stał się Dąbrowski zaraz po przyjściu do klubu, tak teraz obok Dąbrowskiego dorasta drugi z wychowanków Akademii, Oskar Koprowski. Mamy nadzieję, że taka para pozwoli Oskarowi się rozwijać i że Oskar często będzie występował właśnie z przeplazanką na piersi. Wiemy, ile to dla niego znaczy. Tutaj w rezerwach pokazał to właśnie, też będąc głównym architektem albo jednym z głównych architektów awansu drużyny rezerw do trzeciej ligi. A teraz Motor rozgrywa swoją akcję. Rozciąga na lewą stronę. Lewy obrońca wprowadza piłkę do Moskwika. Ten jednak zostaje skutecznie zablokowany przez Bąkowicza, a od bramki zacznie Dawid Arnt. Bramka otwierająca wynik nieco rozbudziła, nieco ośmieliła zawodników Motoru. No, nie wydaje się, że teraz starają się jeszcze śmielsze, jeszcze pewniejsze akcje rozprowadzać. No ale tutaj właśnie obrona UKS-u w takich sytuacjach normalnie z gry pozostaje nieugięta. Mateusz Bąkowicz teraz na prawym skrzydle z Javim Moreno próbował przegrać, ale to się nie udało. Piłka stracona i Motor pod 16 metrem. Tak, ale Antonio Dominguez włożył nogę tam, gdzie powinien, przerwał tą akcję i teraz UKS-iacy rozprowadzają swoją akcję. Dominguez od razu szukał Piotra Gryszkiewicza. Krosowe podanie bardzo celne. Teraz Bartek Szeliga idzie na obiekt, Piotr Gryszkiewicz go puścił. Ale Bartek Szeliga niestety nie zdążył do tej piłki, od bramki ponownie bramkarz Motoru. To już druga taka sytuacja w tym meczu, kiedy Bartek Szeliga ściga się, można powiedzieć, z piłką. Niestety dwa razy nie udało mu się do niej dobiec. No ale jak mówi stare przysłowie, do trzech razy sztuka. No i może za tym trzecim razem uda się lewemu obrońcy UKS-u w tym meczu dojść do piłki i stworzyć z tego zagrożenie pod bramką Motoru. Do trzech razy sztuka też możemy nawiązać a propos jego strzałów. Dwa strzały Bartka były niecelne, a trzeci, mamy nadzieję, już będzie poprawiony i wpadnie do bramki. Teraz Piotr Gryszkiewicz próba gry kombinacyjnej z Damianem Nowackim, ale się pomocnicy sobą nie porozumieli. Damian Nowacki oczekiwał podania prostopadłego, a Piotr Gryszkiewicz zagrał pod nogę. Efektem tego była strata piłki i Motor rozgrywa. Adam Ryczkowski wypuszcza, blisko wypuszczenia naprawdę dobrej piłki do napastnika Motoru, ale ponownie Maciej Dąbrowski interwencją taką ofiarną przerwał akcję i nie ma zagrożenia. Dopiero Motor je buduje. Teraz Fidziukiewicz, przegranie piłki z Ceglarzem. No ale Oskar Koprowski tutaj pewnie balansem ciała odprowadził piłkę za linię końcową i to Dawid Arnt będzie wznawiał od bramki. Coraz więcej UKS-iaków rozgrzewa się przy linii bocznej. Teraz kolejna czwórka rezerwowych do nich dołącza, czyli Maciej Wolski, Adrian Klimczak, Adam Marciniak i Marcel Wszołek, który jak wiemy od końcówki jesieni trenuje z pierwszym zespołem. No i najprawdopodobniej dostanie w tym sparingu swoją szansę. Teraz Samuel Corral w pojedynku fizycznym z zawodnikiem Motoru wygrał.
No ale już tutaj widać nerwy u napastnika rodem z Hiszpanii. To zagranie rywala nie spodobało mu się. Antonio Dominguez teraz przerwał korzystną sytuację, został ukarany żółtą kartką. Wiadomo, w sparingach nie ma kartki, nie mają większego znaczenia. Natomiast Antonio Dominguez zachował się, jakby to był mecz ligowy, przerwał korzystną akcję. Myślę, że trener za taką kartkę nie może mieć pretensji do hiszpańskiego pomocnika. Lepiej przerwać akcję w środkowej strefie boiska niż stworzyć groźną sytuację dla rywala. Piłka teraz rozgrywana jest przez motor na prawe skrzydło wysoko grającego obrońcy, ale tam Piotr Grzyszkiewicz pewnie przerywa akcję od autu. Zaczną podopieczni Marka Stagonowskiego. Teraz Swędrowski, krótka gra właśnie z obrońcą i faul. Tym razem Damian Nowacki był faulującym, tym razem bez żółtej kartki, ale z kolei rzut wolny z takiej odległości, z bocznego sektora boiska, jest na pewno groźniejszy dla Łodzian. Wiemy, jak to wygląda, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry w łódzkim zespole, więc teraz trzeba będzie skoncentrować się. Kilku jest wysokich graczy w zespole motoru. Wiktor Błyszko, właśnie Fidziukiewicz. Przeciwko nim, obok nich stoi już Maciej Dąbrowski i zaraz zobaczymy, jak zacentrowana zostanie ta piłka. I nic z tego nie wyszło, obrońcy ŁKS-u dokładnie. Oskar Koprowski wyprowadza piłkę za linię końcową. No ale patrząc na poczynania obu zespołów w ostatnich minutach, no to mimo, że to jest gra sparingowa, no to emocje zaczynają jakby rosnąć tutaj graczom obu zespołów. Nie cofają nóg, grają do końca, no i to powoduje nieco nerwowości. No ale teraz motor od rzutu rożnego, przypomnijmy, z tego miejsca, z tej strony motor już zdobył jedną bramkę. No i podobnie wrzutka w pole karne, ale Oskar Koprowski wybija piłkę. Teraz Mateusz Bąkowicz nie wygrał główki. Mocny cross do Fidziukiewicza, ale Łodzianie sobie poradzili. Samuel Kora wyprowadza piłkę. Za linią końcową rozgrzewają się kolejni ŁKS-iacy. Piotr Janczukowicz, Jakub Tosik, Pirulo się przyglądają zmaganiom kolegów, ale w tym czasie piłkę zaraz przejmie Oskar Koprowski i ŁKS-iacy zaczną budować od nowa swoją akcję. Dzisiaj wydaje się, że takim aktywnym zawodnikiem, mającym dużo wpływu na rozgrywanie akcji, jest Jan Kuźma, czyli ta centralna postać grająca na środku pomocy, często schodząca między parę stoperów i właśnie dyrygująca i nadająca tempo naszym akcjom. Warto podkreślić, że to jest zawodnik młodzieżowy, sprowadzony przed sezonem z Sandecji Nowy Sącz, urodzony w 2003 roku, więc na pewno dużo grania jeszcze przed nim, ale warto i cieszymy się, że ten zawodnik zdobywa na tyle cenne doświadczenie, że już występuje od pierwszej minuty. No ale teraz nie Jan Kuźma, tylko jego koledzy z drużyny rozprowadzają akcję. No i piłka trafiła akurat do wspomnianego Kuźmy. Przez Macieja Dąbrowskiego ta akcja będzie budowana. Aktywny Antonio Dominguez cofnął się po piłkę, ale przegrywają jeszcze ze stoperami. No i Oskar Koprowski do Mateusza Bąkowicza. Tutaj niestety sędzia sygnalizuje pozycję spaloną, ale młodzieżowiec, prawy obrońca ŁKS-u, dobrze się pokazał. To był dobry pomysł na akcję, tylko wyskoczył Mateusz chwilkę za wcześnie za linię obrońców. Trzeba też podkreślić, że dobrą piłkę dostał, która na dobrą sprawę była tuż za linię obrońców. Właśnie tylko moment tego timingu niestety był spóźniony. Natomiast sam zamysł jak najbardziej za. Teraz no Maciej teraz Dąbrowski w wyścigach biegowy z Fidziukiewiczem. Maciej Dąbrowski dzisiaj na razie bezbłędny. Trzecia interwencja kluczowa, można powiedzieć, kapitana ŁKS-u. I to ten zawodnik przerywa akcję, już ustawia się na środku pola karnego. Bacznie. A tymczasem w okolicach ławki rezerwowych ŁKS-u Pirulo zdjął już bluzę treningową w koszulce, gotowy do wejścia na boisko. Czy zobaczymy go za chwilę na murawie? O tym przekonamy się za kilka chwil. No ale teraz motor próbuje na pierwszej ćwiartce boiska rozprowadzać akcję, ale ŁKS-iacy przejmują i Javi Moreno nie zdołał wygrać tego pojedynku z obrońcą motoru. Ofiarny ślizg Wiktora Błyszko, zawodnika z Jagiellonii Białystok, który przeszedł właśnie do motoru Lublin, skutecznie powstrzymał zapędy ofensywne Javiego.
Teraz z kolei Moskwik powalczył z Chawim i wygrał niestety. No Chawi jest zawodnik, który raczej woli mieć piłkę przy nodze, aniżeli jeżeli ona jest wysoko z racji swojego wzrostu, natomiast jeżeli mają przy nodze, konkretnie swojej lewej, to naprawdę dużo z nią potrafi groźnego zrobić. Ełkejsiacy w ostatnich minutach jakby mieli problemy z wygrywaniem pojedynków z zawodnikami Motoru. No ale nie Oskar Koprowski, on jest skałą, jeżeli chodzi o defensywę, no i teraz wygrywa tą sytuację ŁKS od wrzutu z autu. Na Pirulo z boku boiska w takiej indywidualnej rozgrzewce za chwilę będzie najprawdopodobniej szykowany do wejścia na boisko. No ale zanim to Motor na prawym skrzydle, czy będzie wrzutka w pole karne? Nie, faul Mateusza Bąkowicza, no i goście będą znawiali od rzutu wolnego z bardzo niebezpiecznej pozycji. Jak tutaj zachowa się Motor, zaraz zobaczymy. Tak, a ŁKS-iacy się rozgrzewają przy linii bocznej. Prawdopodobnie w 30 minucie już kilka zmian nastąpi. Pirulo, widzimy, jest gotowy do wejścia na boisko. Jakub Tosik. Chyba Nacho się rozbiera, więc zaraz to oni pojawią się na boisku. Ale zanim to rzut wolny dla Motoru z bocznego sektora boiska. Ponownie piłka dochodząca na Fidziukiewicza, który wygrał główkę, ale ponownie Oskar Koprowski wybił piłkę prawie z linii bramkowej. Fidziukiewicz się przy piłce utrzymuje. Teraz on zacentrował i ponownie Koprowski zażegnał niebezpieczeństwo. Gracze Motoru rozpoczną od rzutu rożnego. Kolejny stały fragment gry dla gości. One w wykonaniu Motoru są niebezpieczne, stwarzają zagrożenie pod bramką ŁKS-u, ale tylko jeden jak dotąd zakończył się zdobyczą bramkową. No i liczmy na to, że to nie będzie kolejny z nich za chwilę wrzutka. Najprawdopodobniej tak, centra w pole karne, tutaj walka, no i znowu Fidziukiewicz, ale Dawid Arndt pewnie łapie piłkę i długim wykopem szukał Antonio Domingueza. Chociaż tutaj chwila zamieszania, sędzia odgwizdał wznowienie piłki od bramki. No i Oskar Koprowski już rozprowadza akcję, przegrywając piłkę z Maciejem Dąbrowskim. Tak, Maciej Dąbrowski widać, że szuka dalekiego podania, ale ostatecznie wolał oddać do boku do Mateusza Bąkowicza. Ten znalazł sam Korala, ale samemu Koralowi uciekła. Ale teraz Piotr Gryszkiewicz pod strzał, no i niestety nad poprzeczką, obok tak właściwie spojenia bramki Motoru ta piłka przeszła. Chyba najlepsza sytuacja jak do tej pory wykreowana przez Łodzian. Samuel Koral trochę powalczył o tą piłkę, później Gryszkiewicz przejął ją. Miał co prawda po lewej stronie Nowackiego, po prawej stronie też jeszcze zawodnik uciekał. Zdecydował się młody pomocnik na indywidualne zakończenie akcji strzałem z 16 metra. Ale tak jak Mateusz wspomniał, strzał był niecelny i to gracze Motoru zaczną od bramki. Motor już wznowił grę. Na prawym skrzydle ta piłka jest zlokalizowana, no ale wrzut z autu dla ŁKS-iaków po kolejnym wysokim pressingu dwóch zawodników. No i piłka przez linię obrońców, przez Oskara Koprowskiego, będzie wprowadzana wyżej do gry. Aktywnie pokazuje się Jan Kuźma, ale Maciej Dąbrowski zdecydował się na taką małą zabawę z Fidziukiewiczem. To mu się udało i zagrywa do Antonio Domingueza, a ten do Bartosza Szeligi. Tak, Bartek po raz kolejny wchodzi do środka. Gryszkiewicz centruje, ale nie było żadnego zawodnika w polu karnym ŁKS-u. Piłkę przejął Javi Moreno, wycofał do Bąkowicza. Ten po koronce rozegrał do Domingueza i ŁKS-iacy w ten sposób chcieli w takim hokejowym stylu zamknąć graczy Motoru w swoim polu karnym. Jednak podanie Domingueza było za słabe i Motor przejął, ale teraz ŁKS-iacy już odzyskali. Piotr Gryszkiewicz z Damianem Nowackim, z Bartoszem Szeligą, Antonio Dominguez. Dalekie podanie krosowe do Bąkowicza, niestety znowuż niecelny Antonio. I to Motor wyprowadza groźną kontrę, ale wydaje się, że Oskar Koprowski wygra ten pojedynek. Wygrał, piłka trafiła do Dawida Arndta. Bramkarz nogą będzie wprowadzał piłkę do gry.
celnie do Bartosza Szeligi, więc to UKS-iacy znowuż tą kulturą gry pokazują. Natomiast... mamy już potrójną zmianę w szeregach UKS-iaków. 30 minuta gry. Pirulo wejdzie na boisko za Javiego Moreno najprawdopodobniej, który zmierza już do linii bocznej. Nacho za Macieja Dąbrowskiego i Jakub Tosik za Jana Kuźmę. Wszyscy trzej zawodnicy, którzy schodzą teraz z boiska, bardzo aktywni w tej pierwszej półgodzinie gry. No i zobaczymy, jak poradzą sobie zmiennicy Nacho, Monsalve, Jakub Tosik i Pirulo. Tak, opaskę od Maćka Dąbrowskiego przejął Jakub Tosik, który wszedł na pozycję numer 6. Teraz to on będzie odpowiadał za dyktowanie tempa gry, zmieniając właśnie młodzieżowca Jana Kuźmę. Dawid Arndt rozprowadza piłkę do Mateusza Bąkowicza. Ten przyjął, ale został wyprzedzony przez Moskwika i ostatecznie do Fidziukiewicza, który nie trafił w piłkę, za to super sytuację miał z numerem 76 Polak, który stanął, chyba też nie spodziewał się tego, że stanie oko w oko z Dawidem Arndtem. Całe szczęście dla nas, prawy skrzydłowy przeniósł piłkę nad poprzeczką i w dalszym ciągu Łodzianie przegrywają tylko jedną bramką. Damian Nowacki tym razem próbował ożywić trochę grę, ale niecelnie przyjął sobie piłkę i ponownie to motor prowadzi grę, wymuszając nawet rzut wolny ponownie ze stałego fragmentu gry, ponownie z tej prawej strony. To jest trzeci lub czwarty nawet dośrodkowanie z tego obszaru graczy motoru. Tym razem będzie to prosta wrzutka odchodząca od bramki. Zobaczymy, kto będzie jej adresatem. A jednak to wcale nie jest powiedziane, że będzie odchodząca. Przyszedł do piłki też Moskwik, ale i jednak ale odchodząca koniec piłka. Wygrał piłkę Tosik. Ostatecznie całą sytuację wyjaśnił Bąkowicz. UKS-iacy szybko wybiegają jak najdalej od swojego pola karnego, a daleką piłką grę chciał wznowić bramkarz motoru Madejski. Pirulo w pierwszym sprincie na boisku pokazał się, no i nieco starł się z Moskwikiem, ale to wszystko w ramach fair play, w ramach walki o pozycję, no a tymczasem motor ponownie pod polem karnym UKS-u. Fidziukiewicz wychodził na dobrą pozycję, ale Oskar Koprowski zdążył wybić mu piłkę i to goście po raz kolejny od rzutu rożnego. Wydaje się, że takimi momentami na samym początku UKS miał przewagę, później odzyskał ją motor, ponownie UKS i teraz znowu jesteśmy w okresie, w którym to goście prowadzą grę. Sztab szkoleniowy przyjezdnych bardzo żywiołowo reaguje na to, co dzieje się na boisku, a jeżeli chodzi o UKS, to tutaj Kibu Wikunia spokojnie, Marcin Pogorzała także, a nawet Paweł Drexler, który warto chyba zaznaczyć, że dzisiaj obchodzi urodziny, bez emocji, a tymczasem Pirulo szukał Antonio Domingueza. Czy Dominguez dobiegnie? Nie, ta piłka za mocna, no i nasz hiszpański pomocnik nie zdołał do niej dogonić. Tak, teraz w ataku Łodzian, za atak Łodzian jest odpowiedzialnych trzech Hiszpanów, Dominguez, Corral i Pirulo, a dodatkowo najbardziej wysunięty Nowacki, który pewnie zaraz zamieni się pozycjami z Samuelem Corralem. Myślę, że po tych pierwszych 30 minutach sparingu Łodzian należy wyróżnić środkowych obrońców. Wydaje się, że to jest... Ja myślę, że osób do wyróżnienia byłoby tutaj kilka, ale teraz UKS-iacy próbują odebrać gościom piłkę. Motor, jakby nieustraszony, rozprowadza swoją akcję aż do faulu Antonio Domingueza. Teraz hiszpański pomocnik nieco starł się z zawodnikiem motoru, z Swędrowskim, no i tam Samuel Corral teraz rozmawia z zawodnikiem gości. Do linii bocznej przyszedł teraz Radaszkiewicz, który jest, wydaje się, gotowy do wejścia. Zaraz się... Ale jeszcze nie w tej chwili, jeszcze sędzia upomina Nowackiego. Chociaż ostatnia decyzja sędziego nie spotkała się z aprobatą zawodników motoru, no to już wznowił grę. No i Fidziukiewicz teraz próbował taką ekwilibrystyczną podcinką, ale piłka wyszła na aut. Dawaj, wyżej!
Tak, trener Kibu Wikunia sygnalizował, że teraz robimy zmianę. Ostatecznie Mateusz Mąkowicz bardzo szybko wyrzucił aut, więc nie udało się tej zmiany przeprowadzić. Myślę, że ona będzie przy najbliższej przerwie, ale zanim ona nastąpi, no to Motor rozprowadza swoją akcję tutaj między stoperami. UKS-iacy w wysokim pressingu, sam Koral konkretnie podbiega, teraz zbliża się do piłki Pirulo. No ale motorowcy sobie jakoś radzą jeszcze. Adam Ryczkowski przejął tą piłkę, wyprowadził ją do Ceglarza, z Ryczkowskim gra i Pirulo odzyskał tą piłkę, ale niestety piłka nie została w boisku i od autu rozpoczną gracze Motoru. Ale mamy czwartą zmianę w UKS-ie. Tak, Samuel Koral schodzi z boiska w jego miejsce Maciej Radaszkiewicz, czyli jedno chyba można powiedzieć z odkryć tego sezonu i tych problemów kadrowych UKS-iaków. Maciej Radaszkiewicz dostał swoją szansę. No i strzelał ważne bramki, które przynosiły UKS-iakom bardzo ważne punkty. Tak, Maciej Radaszkiewicz na stałe przeniósł się tutaj stąd, z Akademii przy ulicy Minerskiej, jest z zespołu rezerw do szatni pierwszego zespołu. To trochę na pewno wpłynęło na jakość strzelecką drugiej drużyny, ale o tą jakość też już tutaj włodarze UKS-u zadbali, sprowadzając w zimę Błażeja Radwanka. Ale teraz łodzianie wywalczyli rzut rożny. Dokładnie zrobił to właśnie Maciej Radaszkiewicz, wywalczył rzut rożny. No i zaraz zobaczymy, jak ta sytuacja zostanie rozwiązana. Przy piłce Piotr Gryszkiewicz. Wrzutka. No ale Fidziukiewicz wyjaśnia chwilowo, bo znowu Gryszkiewicz przy piłce z Tosikiem. No ale teraz przez Oskara Koprowskiego. Ten zdecydował się na wrzutkę, ale przeciął ją gracz Motoru. Piłka dalej pod nogami UKS-iaków. Naczo Monsalve próbował, ale po raz kolejny piłka wychodzi na rzut rożny. I ponownie rzut rożny dla UKS-u. Ponownie Piotr Gryszkiewicz przy piłce. Tym razem Antonio Dominguez dobiega na krótkie rozegranie. I Antonio zdecydował się rozegrać do Pirulo przed pole karne, a Pirulo, ale piękny strzał. Oddał z lewej nogi po koźle, piłka odbija się jeszcze od poprzeczki, odbija się od boiska, niestety nie za linią, tylko kawałek przed linią i bramki nie ma. Natomiast była to groźna sytuacja, co pokazało, że łodzianie też potrafią po stałych fragmentach tworzyć sobie sytuację. Na pewno ten stały fragment był ćwiczony właśnie ze względu na dokładne podanie Domingueza do Pirulo. Dokładnie tak, ten nasz hiszpański duet stworzył zagrożenie. Gdyby nie poprzeczka, gdyby te kilka centymetrów niżej piłka poleciała, byłaby bramka, ale Motor ponownie w szybkim ataku próbuje zaskoczyć UKS-iaków, ale teraz zawodnik z Lublina nie zdołał opanować piłki. Polak był bliski, no ale mu się nie udało. No i teraz od tyłu to UKS rozprowadza. Dwóch zawodników od razu podbiegło do Dawida Arnta, ale ten zdołał wyekspediować piłkę do Bartka Szeligi przez środek. No i nieudane podanie do Jakuba Tosika kończy się przejęciem przez Motor i kolejną sytuacją teraz Adam Ryczkowski dobrze wszedł przed jednego z UKS-iaków, a przez Mateusza Bąkowicza został sfaulowany i z bardzo groźnej pozycji Motor będzie egzekwował właśnie stały fragment. Raczej to nie jest pozycja do dośrodkowania, raczej możemy spodziewać się strzału na bramkę bronioną przez Dawida Arnta. Dawid Arnt będzie miał okazję na pewno się wykazać w murze. Na tę chwilę trzech, czterech zawodników. Jakub Tosik będzie tym, który ustawia mur. Naczo między innymi jest, Naczo odszedł od muru. Jakub Tosik, Damian Nowacki, Mateusz Mąkowicz i Antonio Dominguez. Taki mur będzie strzegł drogi do bramki Dawida Arnta. Dawid Arnt też gotowy do interwencji i zobaczymy.
Ale piłka posłana wysoko nad poprzeczką. Tutaj zagrożenia nie było. Dawid Arndt mógł odetchnąć ze spokojem. No i to on właśnie wprowadza piłkę do gry przez Oskara Koprowskiego. Tak, strzał dawał pomocnik motoru Swędrowski. Natomiast strzał był na tyle niecelny, że możemy o nim zapomnieć. I to Łodzianie teraz budują akcję. Jakub Tosik na krótko z Oskarem Koprowskim. Ten będzie zaraz podawał donaczoną salwę, a Hiszpan będzie wprowadzał piłkę do przodu, do Pirulo. Pirulo pokazał się w środku pola. To jest ta pozycja, na której próbował go trener Kibu Wikunia już jesienią, ale teraz Bartosz Szeliga do środka. No i Mateusz Bąkowicz przejmie piłkę wybitą przez jednego z zawodników motoru, Antonio Dominguez, do Bąkowicza. No i Bąkowicz niestety obok bramki, ta piłka nie znalazła drogi do żadnego z Ełkejsiaków. Po raz kolejny Ełkejsiacy budują mozolnie swoje akcje od tyłu, tak bardzo skrupulatnie, szukając przestrzeni w środku pola i na skrzydłach. Obrońcy są bardzo ważnymi elementami budowania akcji, no i nie inaczej jest w motorze, chociaż tutaj, jak widzimy, zdecydowanie więcej długich piłek, długich zagrań i szukania właśnie kontrataków. Teraz spalony i ŁKS od rzutu wolnego. Tak, powoli nam się kończy pierwsza połowa. ŁKS-iacy już wykonali w trakcie niej 4 zmiany. Na boisku pojawili się m.in. Naczą Salwę, Jakub Tosik, Maciej Radaszkiewicz czy Pirulo. Na tę chwilę ŁKS-iacy przegrywają 1-0, ale jak teraz wynika z gry, to Łodzianie są tą stroną dominującą, tą stroną przeważającą i spodziewamy się, że niedługo przyniesie to efekty w postaci celnych strzałów czy być może bramek. Pirulo ładnie tutaj pokazał swoje zdolności techniczne, zdołał wywalczyć rzut wolny, piłkę Antonio Dominguez szybko ustawił, ale zdecydował się wycofać ją do tyłu i Łodzianie powoli będą ponownie budować atak pozycyjny. Teraz ŁKS-iacy ponownie z użyciem linii obrony rozprowadzają swoją akcję. Jakub Tosik z Oskarem Koprowskim Piotrem Gryszkiewiczem. Teraz dopiero Damian Nowacki na skrzydle. Ponownie Gryszkiewicz z boku pola karnego, ale ta piłka odbija się od jednego z zawodników motoru. No i akcję buduje teraz motor, chociaż Bartosz Szeliga... Taka gra rwana, bardzo ostatecznie zakończona faulem Bartosza Szeligi pod bramką motoru. ŁKS-iacy mają czas, żeby wrócić na swoje pozycje, popularne odbudowanie struktury na boisku, a motor, nie spiesząc się, wznowi grę właśnie wybiciem swojego bramkarza lub też obrońcy Wiktora Błyszko, który teraz stanął przy piłce i to on będzie posłał piłkę wysoko na Polaka, który miał ją za zadanie dostarczyć Fidziukiewiczowi. Ponownie motor próbował długą piłką zbudować akcję, ale obrona ŁKS-u nieskruszona przy takich próbach. Oskar Koprowski z Naczą Salwę, no i Naczo teraz przez Dawida Arnta rozgrywa tą piłkę. Pokazuje się Mateusz Bąkowicz, pokazuje się Damian Nowacki, pokazał się i Piotr Gryszkiewicz, do którego teraz piłka dotarła. Co zrobi młody pomocnik ŁKS-u? Zaraz się okaże. Podał do Damiana Nowackiego, który poszedł mu na obieg. ŁKS-iaków akcja trochę zwolniła, dobrze zapowiadała się kontra, a teraz ŁKS-iacy znowu są w ataku pozycyjnym, ale z takiego ataku też potrafią na pewno stwarzać zagrożenie. Teraz Szeliga próbował zagrać z Maciejem Radaszkiewiczem, ostatecznie piłka trafia do Pirulo, ale strzał pomocnika niestety nie przypominał tego, co pokazał hiszpański zawodnik około 5 minut temu, kiedy to strzał zatrzymał się na poprzeczce. No i teraz Pirulo w indywidualnej akcji do Antonio Domingueza podał piłkę na samym końcu. Jakub Tosik w kierunku Damiana Nowackiego. No ale teraz sędzia sygnalizuje pozycję spaloną. Te akcje ŁKS-iaków
tak jakby powoli tracą pazur, tak jakby tutaj Hut dawał się we znaki naszym piłkarzom. No a to już końcówka pierwszej połowy, ponownie Pirulo przy piłce z Maciejem Radaszkiewiczem, no i Nacho Monsalve bardzo niespodziewanie z przodu próbował zagrać do Damiana Nowackiego, ale piłka uciekła za linię końcową i Antonio Dominguez będzie wrzucał ją z narożnika boiska. Podchodzi już Piotr Gryszkiewicz, jakby dając opcję właśnie krótkiego rozegrania, które nastąpiło. Gryszkiewicz oddaje piłkę Dominguezowi, wrzutka, no i bramkarz wybija. Damian Nowacki jeszcze zgarnia piłkę przed polem karnym do Antonio Dominguez'a, do Gryszkiewicza, do Nacho Monsalve i Piotr Madejski naprawdę w dobrym stylu, wybronił całą sytuację. Chyba mamy sędzia przerwę. Zakończył już pierwszą połowę spotkania. ŁKS do przerwy przegrywa z Motorem Lublin 0-1 po bramce w 15 minucie meczu. My do tego sparingu wrócimy po krótkiej przerwie.
Chodź Wojtuś, chodź! Jesteśmy już? Wracamy na drugą połowę spotkania. Tak, ŁKS-iacy właśnie wybiegli na boisko, gracze Motoru też już praktycznie w komplecie są. ŁKS-iacy w delikatnie zmienionym składzie. Widzimy Adam Marciniak, Maciej Wolski, Mateusz Kowalczyk, Ricardinho. To są zawodnicy, którzy na boisku się pojawili. Adrian Klimczak. No i w bramce Marek Kozioł, więc dużo tych zmian. Względem tamtej połowy, na dobrą sprawę. No myślę, że na chwilę możemy zatrzymać się przy Mateuszu Kowalczyku. Tutaj myślę, że Mateusz będzie miał nieco więcej do powiedzenia na temat tego zawodnika, no bo to jest gracz włączony z drużyny rezerw. On ten okres przygotowawczy spędza z pierwszą drużyną, no i jak widać dostał swoją szansę na nieformalny jeszcze, ale debiut w barwach pierwszej drużyny ŁKS-u. Tak, od początku zimowych przygotowań trenuje z pierwszym zespołem. Był to zawodnik ściągany do drużyny rezerw latem tego roku z Ząbkowi Ząbki. Zanim jeszcze trafił do ŁKS-u, dużo krwi napsuł ŁKS-iakom w barażu o Centralną Ligę Juniorów. Tam Łodzianie w dwóch meczu przegrali 9-2 z Ząbkowią Ząbki, a Mateusz Kowalczyk strzelił 7 z tych 9 bramek, został wypatrzony. Co ciekawe, wtedy grał jako napastnik, jako dziewiątka. Do Akademii przychodząc stał się typową ósemką w nomenklaturze piłkarskiej, czyli takim środkowym pomocnikiem dyktującym tempo. I tak też wchodzi do pierwszego zespołu. Po pierwszych treningach, po dwóch tygodniach przygotowań widać, że zawodnik nie odstaje i dzięki temu dostał szansę od trenera Kibu Wikuni. Być może też pojedzie na obóz z pierwszą drużyną. O Mateuszu Kowalczyku już co nieco wiemy, a tymczasem ŁKS-iacy. Adrian Klimczak, dokładniej przy piłce, na lewym skrzydle, rozprowadzają akcję. Piłka wraca do Adama Marciniaka, który próbował znaleźć z powrotem Adriana Klimczaka. No i finalnie Maciej Wolski przy piłce z Jakubem Tosikiem i Adrianem Klimczakiem rozgrywają. Od początku drugiej połowy to ŁKS-iacy są przy piłce, gracze Motoru jeszcze nie mieli okazji jej przejąć, żeby zbudować swoją akcję. No ale teraz po tym złym zagraniu, no i to będzie kartka. Czerwona kartka dla Adama Marciniaka. 2 minuty zajął występ Adama Marciniaka w sparingu ŁKS-u z Motorem Lublin. Najpierw niefortunne bardzo decyzja o długim podaniu. Teraz tutaj słychać Marek Saganowski z Kibu Wikunią. Chwila takiej wymiany zdań. Marek Saganowski mówi zdecydowanie: Kibu, daj kogoś, albo niech gra normalnie. Wiadomo, że to jest gra sparingowa. Adam Marciniak czeka przy linii bocznej. Teraz rozmawia z Markiem Saganowskim. Ucięli sobie pogawędkę. No i zaraz zobaczymy, jak będzie rozegrana ta czerwona kartka. Czy Kibu Wikunia zdecyduje się skorzystać z rad Marka Saganowskiego, wprowadzi jakiegoś zawodnika, czy Adam Marciniak na boisko powróci? Tak, Maciej Dąbrowski teraz stanął przy Adamie Marciniaku, coś wymieniają. Natomiast trzeba przyznać, że ta czerwona kartka to jednak efekt złej decyzji, którą podjął Adam Marciniak. Chciał zagrać długie crossowe podanie, został zablokowany, później już musiał się ratować faulem, no i... Niestety decyzja nie mogła być inna. ŁKS-iacy na tę chwilę w dziesiątkę. Zobaczymy jak potoczy się los tej czerwonej kartki. Nikt nie szykuje się jeszcze do wejścia na to boisko. Adam Marciniak cały czas stoi obok linii bocznej i obserwuje grę swoich kolegów. Czekamy na jakieś ruchy, na jakieś decyzje, a tymczasem Motor po raz kolejny w szybkim ataku próbował, no ale będzie za chwilę wznawiał, właśnie goście będą wznawiali od rzutu rożnego. Być może tutaj ustalenia wpadły takie, że ŁKS-iacy przez moment będą grali w dziesiątkę, a później dołączy do ŁKS-iaków Adam Marciniak właśnie, który cały czas... Widzę, że nie zaznaczyliśmy jeszcze jednego zawodnika, jednej zmiany. Marcel Wszołek na boisku się pojawił za Mateusza Błąkowicza. Też zawodnik Akademii. No i to właśnie on przed chwilą
odprowadził piłkę na rzut rożny. Też zawodnik Akademii UKS-u, który został włączony na dobrą sprawę. No i właśnie teraz Marcel Wszołek napędza akcję UKS-iaków na prawym skrzydle. Wybieg do przodu, czeka na kolegów, no i zagrywa z Ricardinho. Początek występu bardzo optymistyczny. Teraz Wszołek na prawym skrzydle będzie najprawdopodobniej wrzucał. Tak. No ale zawodnik Motoru zablokował drogę piłki, no i Wszołek ratował się tutaj faulem w takim, czy ratował, no to była zwykła walka o pozycję. Marcel Wszołek, bardzo duży potencjał motoryczny, też dołączył do zespołu pierwszego z Akademii UKS-u. Na dobrą sprawę już teraz w okresie zimowym, wcześniej był zapraszany okazjonalnie na treningi, od początku przygotowań Marcel Wszołek już też jest pełnoprawnym zawodnikiem na prawej obronie UKS-u i to on konkuruje z Mateuszem Bąkowiczem o to miejsce na prawej stronie. Tymczasem zawodnik Motoru się przedarł prawą stroną, zmienił Adriana Klimczaka, jednak podanie w szerz boiska zostało przerwane przez Jakuba Tosika i to Motor rozpocznie. Adam Marciniak wraca na boisko, czyli UKS-iacy w 11. Chwilę po tej czerwonej kartce wychowanek UKS-u spędził poza boiskiem, no ale już wrócił, oby bez kolejnych kartek, bez kolejnych wykluczeń z gry. Teraz Motor odrzutu rożnego, tak, no ale niefortunne zagranie. Poślizgnął się zawodnik Motoru, który wykonywał ten stały fragment, dlatego to dośrodkowanie takie słabe, nie wchodzące nawet w światło bramki Marka Kozioła, który zmienił Dawida Arta i to bramkarz z numerem 56 na koszulce wznowił grę UKS-iaków. Na czym Monsalve zablokowane jego dalekie podanie, ale Marcel Wszołek powalczył piłkę, wywalczył rzut. Utrzymał piłkę w boisku, a dodatkowo wywalczył rzut wolny, więc to UKS-iacy będą mieli komfort wznowienia sytuacji po prostu z piłki stojącej. Jeszcze jedno słowo o Marcelu Wszołku, bo można powiedzieć, że jest to pechowiec. Chwilę po tym, jak dołączył do UKS-u, w drużynie rezerw doznał zerwania więzadeł krzyżowych. On się długo rehabilitował, wrócił pod koniec poprzedniego sezonu, no i łapał formę właśnie w drużynie rezerw, no jak widać, dostał swoją szansę w pierwszym zespole. Trochę taki kazus Kamila Dankowskiego, on też w okresie przygotowawczym leczył więzadła, kontuzję więzadeł krzyżowych, no i czekamy teraz na Kamila, ale Marcel już jest cały zdrowy i może grać. Na pewno to, że Marcel Wszołek jest młodzieżowcem występującym na prawej obronie, daje komfort trenerowi Wikuni w wystawieniu młodzieżowca. Na tę chwilę na prawej obronie właśnie jest dwóch młodzieżowców, Mateusz Bąkowicz, Marcel Wszołek. Czyli ta rywalizacja między dwoma zawodnikami młodzieżowcami na pewno daje możliwość i komfort obsadzenia tej pozycji właśnie przez gracza, który ma tą literę M w protokole meczowym. Ale wracając na boisko, Motor Lublin teraz stara się rozgrywać piłkę. Mateusz Kowalczyk przejął, zachował się bardzo, bardzo odpowiedzialnie, przytrzymał piłkę, przegrał do tyłu i UKS-iacy dalej tą piłkę mają. Teraz też został sfaulowany, więc tutaj bardzo, bardzo dobrze pracował Mateusz Kowalczyk akurat w tym elemencie gry i zawodnik, który pochodzi z Warszawy, już biegnie na swoją pozycję do środka boiska. UKS-iacy w drugą połowę weszli nie tylko ze zmianami personalnymi, ale wydaje się, że też z delikatnymi zmianami w ustawieniu. Teraz ta formacja przypomina nieco bardziej ustawienie 1-4-4-2 z dwójką napastników z przodu, czyli Ricardinho i Maciejem Radaszkiewiczem. Maciej Wolski nieco głębiej, jeżeli chodzi o tą fazę bronienia, jeżeli chodzi o fazę ofensywną, wyżej. Tak samo Pirulo. Teraz Brazylijczyk Ricardinho przy piłce. Próbował znaleźć wychodzącego Pirulo, ale piłka trafiła do Macieja Radaszkiewicza. No i Mateusz Kowalczyk tutaj o nią walczył, no ale według sędziego faulował. Tak, cały czas słyszymy podpowiedzi z ławki rezerwowych trenera Wikuni. Teraz Rico był, czyli Ricardinho, wzywany tutaj właśnie, że pora zachować koncentrację i popracować trochę w ofensywie. Widać, że Brazylijczyk wziął sobie to do serca, przypresował obrońcę i dzięki temu UKS-iacy rozpoczynają za linii bocznej. Maciej Wolski do Adriana Klimczaka.
I teraz piłka wraca na spokojnie pod bramkę Marka Kozioła. No a za chwilę Ricardinho będzie miał nowego partnera w atakowaniu. Stipe Juric już przy linii bocznej, gotowy do wejścia. No ale zanim to UKS-iacy w akcji. Maciej Wolski próbował, ale został sfaulowany przez zawodnika Motoru, dokładniej przez Błyszko z numerem 4. No i UKS-iacy wznawiają Jakub Tosik z Adrianem Klimczakiem. Maciej Wolski na lewym skrzydle próbował pokazać się kolegom, no ale nie został wybrany do podania. Teraz Pirulo w środku pola. Adriana Klimczaka bardzo dobrze uruchomił. Lewy obrońca ma teraz bardzo dużo przestrzeni. Dobra wrzutka UKS-iaków. Będzie rzut rożny dla zawodników UKS-u. Warto zaznaczyć, że Adrian Klimczuk miał dużo miejsca tylko ze względu na to, że Maciej Wolski zrobił dobry ruch bez piłki, zbiegł w stronę pola karnego, zabrał przy tym obrońcę Motoru, dzięki czemu Adrian Klimczak miał możliwość wejść tą piłką w pole karne. Jednak zmiana koncepcji, jednak Ricardinho będzie wykonywał ten stały fragment gry. Pirulo zostawił piłkę, Ricardinho wrzuca, ale piłka została na pierwszym słupku wybita przez graczy Motoru. Przy linii stoi cały czas Stipe Juric, który prawdopodobnie zmieni Macieja Radaszkiewicza. Wydaje się, że trener Wikunia dał tutaj po 30 minut każdemu ze swoich napastników na pokazanie swoich umiejętności, ale zanim jeszcze Juric wejdzie na boisko, to Radaszkiewicz oddał strzał z powietrza, strzał celny, ale na tyle słaby, że bramkarz Motoru nie miał problemów z interwencją poprawną i to Motor teraz rozpoczyna swoją akcję. No i właśnie teraz mamy tą zmianę, o której mówiłem. Maciej Radaszkiewicz schodzi z boiska, 55. minuta, Stipe Juric wchodzi na boisko i ponownie UKS-iacy będą grali z dwoma napastnikami, Stipe Juric na 9, lekko za nim Ricardinho, a jeszcze za linią boczną rozgrzewają się ostatni UKS-iacy, którzy nie zagrali, m.in. Max Rozwandowicz, m.in. Piotr Janczukowicz i Mieszko Lorenc. Teraz piłka w środkowej strefie boiska, UKS-iacy od wrzutu z autu wprowadzą ją do gry. Pokazuje się Pirulo, pokazuje się Mateusz Kowalczyk, no ale Marcel Wszołek wybrał Ricardinho, który zszedł nieco niżej. Stipe Juric piłkę stracił, no i Motor teraz przez swojego bramkarza będzie próbował zbudować akcję. No ale jak widać Ricardinho aktywnie też w pressingu pokazał się, nacisnął nieco rywala. No i to przyniosło efekt UKS-iacy od wrzutu z autu. Stipe Juric już oddaje piłkę Maciejowi Wolskiemu. Właśnie taka była podpowiedź z ławki Pawła Drexlera, który dał sygnał do tego pressingu, który stwierdził, że warto przypresować prawego obrońcę Motoru, dzięki czemu UKS-iacy zyskali dużo terenu i są w dogodnym momencie i do dogodnym miejscu boiska. Szykuje nam się też zmiana w drużynie gości. Za chwilę Motor zmieni bramkarza. Teraz Mateusz Kowalczyk według sędziego faulował rywala, no i to Motor od rzutu wolnego w środkowej strefie boiska. A my w dalszym ciągu czekamy na bramkę Łódzkiego Klubu Sportowego. UKS-iacy blisko godzina gry za nimi, pierwszego sparingu zimowego, a UKS-iacy jeszcze do bramki rywali nie trafili. Być może teraz Ricardinho wyprowadzał groźnie akcję, został powstrzymany przez zawodnika Motoru, bo defensywny pomocnik zdążył wrócić, przerwać tą akcję. No i od rzutu wolnego Jakub Tosik wznowi grę. Tam jeszcze pokazywał się Ricardinho, chętny pościgania się, chętny prostopadłej piłki, ale Tosik inaczej zdecydował i UKS-iacy jeszcze zmienili koncepcję. Będzie wrzutka, będzie dośrodkowanie ze stałego fragmentu gry. Pirulo z Marcelem Wszołkiem. Marcel Wszołek wydaje się, że będzie bardziej zabezpieczał, a Pirulo krótko zagrał do Kowalczyka. Kowalczyk do Ricardinho. Ricardinho wrzucił piłkę,
ale zawodnicy Motoru wyjaśnili sytuację. Jeszcze Mateusz Kowalczyk. Mateusz Kowalczyk, niezła próba, ale strzał ok bramki. Na pewno nie można powiedzieć, że to jest zawodnik, który wchodząc do pierwszej drużyny boi się gra tak, jakby grał z tymi zawodnikami już dłuższy czas. Jest pewny siebie i wydaje się, że dobrze, że tacy młodzi zawodnicy powoli pukają do drużyny seniorskiej ŁKS-u. Teraz Motor wznawia piłkę od bramki. Już nowy bramkarz. Tutaj ta zmiana została dokonana i Madejskiego zamienił Lach. A jeżeli chodzi o te zimowe sparingi ŁKS-u, to tutaj liczymy co prawda na bramki, ale zimą w Łodzi tych bramek nigdy nie padało dużo. Niespełna równe 3 lata temu, 19 stycznia 2019 roku, ŁKS także zaczynał tutaj okres sparingowy z Alaną Toruń i wygrał 1-0, a tymczasem Mateusz Kowalczyk w dobrej próbie został powstrzymany przez jednego z obrońców Motoru, no i będziemy mieli rzut rożny, który wykona Pirulo, już pokazuje się z boku Ricardinho, no i do niego właśnie zagranie, Brazylijczyk oddaje piłkę Pirulo, wrzutka, no i tam Adam Marciniak czyhał na futbolówkę, ale nie zdołał jej dosięgnąć. A jeżeli chodzi o kolejne zimowe sparingi, no to tutaj nie więcej niż 4 bramki w jednym meczu padały. Wyjątkiem był tylko sparing z Lechią Tomaszów Mazowiecki, które ŁKS-iacy wygrali 7-1, a tak to z Sokołem Aleksandrów 2-0, z Polonią Środa Wielkopolska 3-1, no i z GKS-em Bełchatów porażka 1-2. To są te sparingi oczywiście w sezonie 2018-19. No ale teraz już nowa historia, nowy sezon i Pirulo w polu karnym Motoru. Oddając piłkę do Marcela Wszołka, ten do Ricardinho, który zdecydowanie teraz w tym okresie meczu bliżej linii operuje. Brazylijczyk nie zapomina o obronie. Widać, że Marcel Wszołek został trochę wyżej, to Ricardinho pobiegł jako prawy obrońca utrzymać linię i tutaj tą strukturę defensywną. Zaraz będziemy mieli ostatnią zmianę w ŁKS-ie, ostatnie 3 zmiany, ale jeszcze nie teraz. Na boisko wejdzie Piotr Janczukowicz, Mieszko Lorenc i Max Rozwandowicz. Prawdopodobnie zmienią tych zawodników, którzy weszli w trakcie pierwszej połowy po 30 minucie, tak żeby każdy z nich zagrał właśnie 30 minut. Prawdopodobnie będzie w takim razie zmiana za Nacho, Jakuba Tosika i Pirulo. A teraz Motor na lewym skrzydle, piłka już w polu karnym, no ale po ciele Marka Kozioła wyszła za linię końcową, no i goście po raz kolejny od stałego fragmentu gry będą rozpoczynali. No tutaj trójka rezerwowych ŁKS-u gotowa do wejścia, ostatnie podskoki, ostatnie rozciąganie, ostatnie dogrzewanie się, no i zaraz najprawdopodobniej każdy zamelduje się na boisku. Tak, Marek Kozioł interweniował tak zwanym blokiem bramkarskim, po prostu ustawił się poszerzając maksymalnie swoją powierzchnię ciała i liczył na to, że piłka trafi w jego ciało, właśnie tak się stało. Motor zaczyna od rzutu rożnego, natomiast niezbyt dobrze był wykorzystany ten rzut rożny, jeszcze motorowcy mają piłkę. Ale piłka ostatecznie zostaje wybita. Pirulo. Stipe Juric biegnie już po prawej stronie, ale Pirulo stracił niestety piłkę na rzecz Kusińskiego. Później piłka do bramkarza, no i to on wybijał. No ale szybko odbierają ją ŁKS-iacy. Adam Marciniak z Adrianem Klimczakiem i Jakubem Tosikiem tutaj w trójkącie rozgrywają tą piłkę. Za chwilę najprawdopodobniej futbolówka znajdzie się bliżej pola karnego gości. Tak, teraz Nacho wprowadza jedną z ostatnich sytuacji. Tak samo Nacho poszedł pod pole karne, miał ochotę wejść jako napastnik. Piłka wróciła do Tosika. Marcel Wszołek z kolei chciał tutaj zaszarżować prawą stroną. Niestety Marcel nie opanował piłki, piłka w rękach Lacha. I Marcel musi wracać Nacho. Mateusz Kowalczyk za to może wrócić na swoją pozycję, a nie asekurować kolegów z bloku defensywnego.
Dobrze powalczył Mateusz Kowalczyk. Pochwały od Kibu Wikuni. Dobrze Kowal, my też uważamy, że jest dobrze. Mamy nadzieję, że do końca meczu to tempo będzie takie właśnie w wykonaniu naszego młodego pomocnika i w ten sposób zawodnik będzie przedstawiał się publiczności przy Alei Unii 2 na Stadionie Króla. No a teraz już zmiana. Max Rozwandowicz przejmuje opaskę kapitana od Jakuba Tosika. Pirlo już za boiskiem, Nacho za boiskiem, czyli tak jak prognozowaliśmy, Piotr Janczukowicz za Pirlo i Mieszko Lorenz za Nacho Monsalve. No i Ricardinho szukał tutaj Macieja Wolskiego. Ta piłka jednak nie trafiła pod nogi skrzydłowego ŁKS-u. No i finalnie Adam Marciniak ją przejął. Teraz taka trójkowa akcja z Maciejem, z Marcelem Wszołkiem i Maksem Rozwandowiczem, ale już lewe skrzydło teraz uruchomione, Adrian Klimczak i Mieszko Lorenz, młodzieżowiec ŁKS-u z wychowankiem Adamem Marciniakiem, no i to on do Marcela Wszołka starał się uruchomić kolejnego młodzieżowca, żeby ten rozprowadził piłkę nieco wyżej, ale to się nie udało. Tak, teraz na boisku jest trzech młodzieżowców, z czego dwóch w bloku obronnym, Mieszko Lorenz, Marcel Wszołek, no i w środku pola biega Mateusz Kowalczyk. Też byliśmy świadkami przed chwilą zmiany środkowych obrońców. Mieszko Lorenz poszedł na bliżej prawej linii, Adam Marciniak bliżej swojej lewej linii. To oczywiście ma związek z nogami wiodącymi tych zawodników. Raczej jest przyjęte w obecnym modelu gry narodowym, że wiodąca noga stopera powinna determinować jego bliskość danej linii. A teraz czyli bardzo odważna, bardzo groźna sytuacja w polu karnym Motoru. Teraz Piotr Janczukowicz z piłką, ale tą finalnie odbierają obrońcy Motoru. Tutaj Mateusz Kowalczyk miał dobrą sytuację, centrował tą piłkę, ale nie znalazła futbolówka drogi do siatki Motoru. No i Marek Kozioł już mają przy swoich nogach, z Marcelem Wszołkiem ją rozprowadza. Teraz już Maksymilian Rozwandowicz wziął odpowiedzialność gry, tak jak na początku Jan Kuźma, później Jakub Tosik, teraz ta rola przypadła kapitanowi ŁKS-owi Maksymilianowi Rozwandowiczowi. Ładne krosowe podanie Mieszko Lorenza do Macieja Wolskiego, ten stracił piłkę, ale Maksymilian Rozwandowicz na posterunku i ją odebrał. Kolejna piłka daleka do Mieszko Lorenza, ale gracze Motoru zdecydowali uspokoić grę. Główka do bramkarza, który złapał piłkę. Motor mógł odbudować swoje pozycje i wznowić grę. No i teraz już bardzo na prawym skrzydle. Bardzo akcja. Adrian Klimczak w pojedynku biegowym z zawodnikiem Motoru, z Bednarczykiem. Ale obrońca ŁKS-u sobie poradził, wygrał fizycznością swoją. A teraz Maciej Wolski na prawym skrzydle, teraz to on pokazuje swoją szybkość, wrzutka do Ricardinho, ale Piotr Janczukowicz zgarnął futbolówkę i spróbował, szukał dalszego słupka ze swojej perspektywy, natomiast piłka nie dokręciła się odpowiednio do niego i od bramki zacznie bramkarz Motoru. Kolejne dwie zmiany w drużynie gości, na boisko wróci Polak i Cichocki, a my w tej chwili przestoju przypomnijmy, kto jest sponsorem dzisiejszej transmisji. Jest to oczywiście firma Ventana, która oferuje takie kompleksowe rozwiązania dla domu i biura, jeżeli chodzi o rolety, między innymi parkiety czy rolety. Jeszcze raz, rolety, parapety i oczywiście okna i drzwi. O to chodziło. Po tej krótkiej przerwie na zmiany w Motorze bramkarz będzie Motoru wznawiał grę. Lach wygonił swoich obrońców jak najdalej. Będzie to dłuższa piłka zagrana właśnie w lewym sektor boiska. Tam Maciej Wolski przegrał co prawda główkę, ale wygrał pozycję. Dzięki czemu Mateusz Kowalczyk przejął piłkę. Tutaj Stipe Juric zagrał taką wysoką piłkę na drugą stronę. Dzięki czemu Łodzianie byli przy niej.
ale Piotr Janczukowicz jednak nie przepisowo zdaniem sędziego o nią chciał powalczyć i wznowią zawodnicy motoru. Nieco wzmaga się teraz wiatr tutaj w okolicach boiska. To może nieco przeszkadzać, zawodnicy mogą czuć dyskomfort, ale tutaj UK-siacy cały czas w wysokim pressingu. Teraz Max Rozwandowicz piłkę przejmuje. No i Stipe Juric już szukał swoich partnerów, znalazł Rozwandowicza. Ten szukał Ricardinho, ale złe podanie. Mateusz Kowalczyk zdecydował się na strzał, to taki kąśliwy strzał, bramkarz był w drugim sektorze bramki, ale z trudnościami udało mu się interweniować. Natomiast warto podkreślać te próby młodych zawodników i właśnie to zróbmy. Mateusz Kowalczyk oddał kolejny strzał i na boisku po prostu gra jak senior. Gra jak senior, tak samo Mieszko Lorenz, który teraz z Marcelem Szołkiem piłkę rozprowadza, zaczynając akcję UK-siaków. Prawy obrońca teraz z rywalem na plecach, no i zdecydował się oddać piłkę do Adama Marciniaka. No ale ten ponownie do Szołka, no i Adrian Klimczak teraz ją rozprowadza do Stipe Juricia, daleką taką wrzutką, no ale według sędziego liniowego Bośniak znajdował się na pozycji spalonej. Teraz trochę zamieszania w szeregach motoru. No i UK-siacy bliscy przejęcia piłki. A bramkarz motoru wyjaśnił całą sytuację dalekim podaniem. Marcel Wszołek powalczył o piłkę, ostatecznie wybijając zaboczną linię. Motor zyskał prawie 50 metrów, jeśli chodzi o miejsce rozgrywania piłki, więc ostatecznie bramkarz motoru podjął dobrą decyzję. UK-siacy nie wybiegają, nie są tacy agresywni, jak to było na początku spotkania. Piotr Janczukowicz teraz wyszedł, ale Marek Kozioł ostatecznie głową zażegna niebezpieczeństwo. Takim szczupakiem popularnym. A Marek Kozioł z zamiłowania jest wędkarzem amatorem, więc być może tutaj... Nie ma przypadków. Maciej Wolski teraz faulowany w środkowej strefie boiska. Żółta kartka dla zawodnika motoru. No ale to UKS będzie wznawiał grę od rzutu wolnego, od piłki stojącej. Już Max Rozmadowicz z piłką przy nodze zagrywa do Mateusza Kowalczyka, ten do Adama Marciniaka i taka mozolna, po raz kolejny pozycyjna akcja będzie budowana. Pokazuje się Maciej Wolski i do niego właśnie zagranie na prawe skrzydło. Z Marcelem Wszołkiem przegranie. Co zrobił młody obrońca? Na razie wziął obrońcę na plecy motoru i sobie nieźle poradził. Wydawało się, że był faulowany, jednak zdaniem sędziego bocznego, który dobrze widział tą sytuację, wszystko było zgodne z przepisami gry. Od bramki zacznie bramkarz motoru. Marcel Wszołek wraca na swoją pozycję prawego obrońcy. Natomiast w drugiej połowie widać, że to jest zawodnik, który bardzo dużo podłącza się do akcji ofensywnych i po prostu biega od pola karnego Marka Kozioła do prawie że linii końcowej, która znajduje się wraz z równo z bramką motoru. UK-siacy widać fizycznie dobrze przygotowani, no bo to nie tylko bieganie od linii do linii, ale też wysoki pressing niemalże od samego początku meczu aż do teraz. No ale wiadomo, że czasami trzeba nieco spowolnić grę. No i budowanie akcji ofensywnych w przypadku UK-su to jest właśnie ten moment, kiedy można uspokoić i nieco tak spokojniej, powoli właśnie wprowadzać piłkę coraz wyżej. Teraz Marek Kozioł długim podaniem do Macieja Wolskiego. To niestety nieudane, no bo zawodnik motoru naciskał skrzydłowego i kapitan Maksymilian Rozwandowicz fauluje. Motor już wznowił grę, ale właśnie Ricardinho, Stipe Juric blisko piłki i takim pressingiem próbował przeciąć linię podania, to się nie udało. No i piłka wraca do linii obrony UKS-u, ale dwóch zawodników motoru tutaj już czujnie liczy na swoją szansę, liczy na przecięcie podania.
Ładna teraz bardzo kombinacyjna akcja do Macieja Wolskiego. Cztery szybkie podania z pierwszej piłki, dzięki czemu Maciej Wolski wyszedł do sytuacji sam na sam, co prawda jeszcze jakaś odległość była przed bramkarzem. Ostatecznie został dogoniony, ale mogła się podobać taka szybka wymiana w środku pola UKS-iaków. Podobną sytuację próbuje zawiązywać teraz Mateusz Kowalczyk z Ricardinho. Ostatecznie tam Maksymilian Rozwandowicz jeszcze się zaplątał, co niestety trochę przeszkodziło Łodzianom rozgrywać piłkę. Natomiast Łodzianie pracują w defensywie cały czas. Teraz Ricardinho odebrał piłkę wcześniej. Zawodnik motoru jednak był faulowany przez Mateusza Kowalczyka. Może się podobać to zaangażowanie, szczególnie właśnie przy pressingu i przy odbiorze ze strony podopiecznych Kibów i Kuni. Ale my w dalszym ciągu czekamy na gola, na pierwszego gola w roku kalendarzowym strzelonego przez UKS-iaków. Czekamy, a to już okolice 75. i 80. minuty gry, czyli zbliżamy się powoli do końca, wchodzimy w ostatni kwadrans tego meczu. No, UKS-iacy przez praktycznie całe spotkanie jak dotąd są stroną przeważającą, dominującą, ale nie są w stanie znaleźć drogi do bramki rywali. Teraz Adrian Klimczak będzie próbował, no ale niestety zawodnik motoru przejął piłkę, no i dał swojej drużynie szansę na wyprowadzenie szybszej akcji. Co ciekawe, rok temu też pierwsza bramka nie padła w pierwszym sparingu. Co prawda te sparingi odbywały się w Turcji, już podczas grupowania w Side. Pierwszy sparing UKS-iacy przegrali 0-1, dopiero bramkę inaugurującą rok 2021 strzelili w drugim sparingu za sprawą Łukasza Sekulskiego. Wracając jednak do tego sparingu, Ricardinho jest przed polem karnym i to on tutaj obraca się, podał do Stipe Juricia. Ładna dwójkowa akcja dwóch napastników UKS-u. Stipe Juric zamarkował strzał prawą nogą, odwrócił się na lewą nogę, oddał taki strzał niesygnalizowany spod kolana, ale w bramce Lach ustrzegł motor od straty tej bramki. Cały czas to wygląda w podobny sposób. Zawodnicy motoru raczej starają się wychodzić spod pressingu, ale dobry założony pressing przez Łodzian sprawia, że raczej to UKS-iacy w okolicach środkowej linii przechwytują piłkę, a teraz gracze motoru ładnie, kombinacyjnie chcieli zagrać, ale tak jak wcześniej wspomniałem, piłka szybko trafiła pod nogi UKS-iaków. Tym razem Mieszko Lorenz zastopował akcję motoru. Adam Marciniak już ją wprowadza, piłkę na połowę naszych dzisiejszych gości. Ładne klepka ze strony Janczukowicza i Klimczaka. Ostatecznie piłka nie trafiła do Juricia. No i to motor na swojej połowie próbuje napędzać swoje sytuacje. Już goście przedostali się na połowę UKS-iaków, pod pole karne już nawet strzał. Za delikatny Marek Kozioł nie dał się zaskoczyć. Strzelał Bednarczyk. Bednarczyk nie dał. A my idziemy już w drugą stronę. Rady. Marcel Wszołek ładną piłką uruchomił Ricardinho. Ricardinho przegrał pozycję, ale ostatecznie doszedł do tej piłki. Sygnalizuje tutaj zagranie ręką, sędzia jednak tej ręki nie odgwizdał. UKS-iacy już nie, co prawda nie tak dobrą sytuację, ale w dalszym ciągu mają piłkę. Maksymilian Rozwandowicz zmieni sektor boiska, Marcel Wszołek zebrał tą piłkę do Ricardinho. Teraz Stipe Juric przed polem karnym. Ponownie, teraz piłka do Macieja Wolskiego na prawe skrzydło, ten zagrywa z Brazylijczykiem, no i Ricardinho jest faulowany w niebezpiecznej strefie boiska, z tego można stworzyć naprawdę groźną sytuację, zaraz zapewne wrzutka, sam poszkodowany do piłki podchodzi, ustawia futbolówkę na prawą nogę, czyli będzie piłka dochodząca czy odchodząca do bramki? Dochodząca. Trzeba przyznać, że ofensywa UKS-u się rozruszała. Ricardinho trochę nabrał swobody, Juric dobrze się pokazuje i dzięki temu dobrze się nasza ofensywa rozruszała. Piłka była na bramkarza, bramkarz udanie wypiąstkował piłkę sprzed swojej bramki, przez co UKS-iacy mają piłkę, natomiast ta piłka cały czas teraz jest teraz świetne zagranie oddalona. Marcela Wszołka do Ricardinho, ten do Macieja Wolskiego, który podłączał się
do tej akcji. I utrzymał się przy piłce. I teraz centrować będzie prawdopodobnie Ricardinho. Miękka wrzutka na środek pola karnego. Stipe Juric niestety nie był w odpowiednim miejscu, żeby przeciąć tę piłkę, ale piłkę zbrał Adrian Klimczak. Adrian Klimczak, lewa noga, to jest jego domena, natomiast centrował prawą nogą. No i mamy pierwszą bramkę w roku. Stipe Juric bardzo dobrze główkował i trafia do siatki motoru. To jest strzelec pierwszej bramki dla UKS-u w 2022 roku. Dobry prognostyk przed zbliżającą się rundą, że Juric odblokował po swojej kontuzji, więc mamy nadzieję, że taką skuteczność będzie podtrzymywał przez cały rok. Ważny aspekt jest taki, że Juric zaraz po strzeleniu bramki pobiegł po tą piłkę. To znaczy, że jest duch walki, jest taka chęć zwycięstwa. Mimo że to sparring, mimo że najważniejsze tu jest zdrowie, założenia taktyczne, to Juric chciał po tą piłkę pobiec jak najszybciej znowić, a łodzianie po prostu będą dążyli w ostatnich fragmentach tego spotkania do zwycięstwa nad drugoligowym motorem. Na wirtualnej tablicy wyników 1-1, ale w tej akcji warto też oddać cesarzowi co cesarskie. Adrian Klimczak, bardzo ładna asysta, bardzo ładnie poradził sobie z rywalem przy linii bocznej pola karnego motoru, no i to on wypracował swojemu koledze sytuację strzelecką. No ale teraz motor stara się odpowiedzieć na tą bramkę, budując swoją akcję w środku boiska. Czy to się uda? Przekonamy się za chwilę. Mateusz Kowalczyk nie pozwolił na to, żeby się udało, naciskał na rywala i piłka trafiła pod nogi Adriana Klimczaka. Stipe Juric pokazuje się, teraz do niego wydaje się, że ta piłka była adresowana, ale uciekający w bok Adrian Klimczak nie dał rady posłać takiego ciasteczka przysłowiowego, jak to w piłce nożnej czasami bywa. No i teraz do walki zachęca Maksymilian Rozwandowicz, mocno bodźcuje skrzydłowego UKS-u i Piotra Janczukowicza, który ma zadanie też defensywne i dzięki jego pressingowi UKS zdobył piłkę. Kowalczyk zgrał piłkę z Juriciem, niestety ta piłka została gdzieś pod nogami Kowalczyka i Wolskiego i to motor wbiega w pole karne bramki Marka Kozioła. No ale doświadczony golkiper nie ma problemów ze złapaniem tego strzału. Wydawał się co prawda kąśliwy, ale nie był na tyle mocny, żeby tutaj Marka Kozioła zaskoczyć. No i już obrońcę UKS-u z piłką przy nogach. Teraz Adam Marciniak będzie próbował zbudować kolejną akcję UKS-u, ale tutaj zagęszczenie już i graczy motoru, i graczy UKS-u na połowie gości. Równo 10 minut nam zostało do zakończenia tego spotkania. UKS-iacy widać, że się rozochocili. Cały czas dążą do tego, żeby jednak niejako odwrócić wynik. Przypomnijmy, że przegrywali 1-0. Aktualnie jest już remis, ale widać, że to jest UKS jest stroną dominującą w tym spotkaniu, który stara się grać dużo piłką, szanować ją. I w ten sposób chce zdobyć drugą bramkę. Niebezpieczna sytuacja miała teraz miejsce. Znowu Adam Marciniak chciał taką zagrać krosową piłkę. Jedną piłkę już tak chciał zagrać. Na początku drugiej połowy nie skończyło się wtedy to najlepiej dla stopera UKS-u. Całe szczęście tutaj po porozumieniu sztabów Marciniak jest cały czas na boisku. Natomiast to widać, że to już jakby też potencjalny schemat UKS-iaków, że właśnie w ten sposób teraz chcą budować dobrze akcję. Młodzi zawodnicy, czyli Piotr Janczukowicz, Mateusz Kowalczyk. Piłka trafia do Marcela Wszołka na prawym skrzydle. Wrzutka w pole karne. Stipe Juric, po raz kolejny szuka uderzenia głową, ale przedłużył jedynie piłkę, która przeszła na drugie skrzydło. Teraz Ricardinho. Próbka techniczna Ricardinho, przeszedł jednego zawodnika, później balansem ciała zmylił dwóch kolejnych, ale podanie już niestety nie dotarło do adresata i UKS-iacy muszą skupić się na odebraniu futbolówki. Na pewno mogło się podobać zagranie Ricardinho, jego technikę znam wszyscy, pamiętamy, wielokrotnie już pokazywał tą technikę, liczymy tylko na lepszą skuteczność napastnika z Brazylii, bo myślę, że ona może okazać się kluczowa w najbliższych spotkaniach.
Ricardinho to też zawodnik, który nie ma szczęścia do zdrowia. On w ostatnim czasie odniósł kilka kontuzji, które eliminowały go z gry, no i to nie pozwoliło mu w pełni pokazać swoich możliwości, swojego potencjału. No ale teraz liczymy na to, że ten okres przygotowawczy zimowy Brazylijczyk przepracuje w pełni i wiosną będzie jedną z kluczowych postaci ŁKS-u. A teraz Marek Kozioł od własnej bramki krótkim podaniem do Mieszka Lorenza, no i młody obrońca do kolejnego młodego obrońcy, czyli Marcela Wszołka. Tak, aktywny przy linii jest bardzo trener gości Marek Saganowski, który co rusz stara się wskazówkami taktycznymi pomóc swoim zawodnikom w budowaniu akcji. Marek Saganowski niedawno, znaczy zakończył karierę piłkarską, teraz skupia się na karierze trenerskiej. Z pewnością może dużo o ofensywie powiedzieć. Tak, dla Sagana praca w Motorze Lublin jest pierwszym wyzwaniem jako pierwszy trener w drużynie seniorskiej. Wcześniej miał okazję być asystentem w drużynie stołecznej Legii oraz prowadzić w tym klubie drużyny młodzieżowe. No a teraz, jak widać, Motor z ŁKS-em 1-1, czyli wyrównane takie spotkanie, jak wskazuje na to wynik, ale na boisku jest zupełnie inaczej. To ŁKS ma większą przewagę, więcej z gry, ale no tutaj nie jest w stanie wygrać, prowadzić i chyba w ramach ciekawostki możemy powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie jest w ogóle takimi małymi derbami Forbetu, bo oba zespoły są sponsorowane właśnie przez tą firmę. Na froncie koszulek ŁKS-u i Motoru widnieje logo Forbetu. No a teraz Motor obok bramki teraz tutaj. To była najlepsza tutaj sytuacja, w drugiej połowie stworzył w drugą połowę zdecydowanie zawodnik z numerem 7, czyli Maciej Firlej, pozyskany z Korony Kielce, znalazł się na 11 metrze, nieniepokojony przed bramką Marka Kozioła. No, nasze szczęście nie trafił on w światło bramki i na tej wirtualnej tablicy, której tutaj możemy mówić przy Minerskiej, dalej jest wynik 1-1. Faulowany był Piotr Janczukowicz, to on wywalczył rzut wolny, który szybko wznowił Adrian Klimczak do Adama Marciniaka i łodzianie będą budować tą swoją akcję. Zbliżamy się powoli do końca tego pierwszego spotkania sparingowego w 2022 roku. No i wydaje się, że ŁKS-iacy w te 5 ostatnie minut chcą bardzo mocno za wszelką cenę przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Teraz widzimy Max Rozwandowicz z Ricardinho przed polem karnym. Brazylijczyk oddaje kąśliwy strzał, który zaskoczył Lacha. Tam powalczył Stipe Juric, wygrał piłkę. No i Ricardinho! I prowadzimy 2-1. Teraz Bośniak Juric w roli asystującego, no i Brazylijczyk Ricardinho w okolice 85 minuty, no i ŁKS prowadzi 2-1. Uaktywnili się też kibice znajdujący się tutaj na obiektach ośrodka Akademii ŁKS. Bardzo ładna zbiorowa akcja łodzian. ŁKS-iacy przegrywali w tym sparingu 1-0 na 5 minut przed końcem. Prowadzą 2-1. Cieszy to, że mimo tego, że to jest sparing, mimo tego, że to mecz, którego wynik nie jest najważniejszy, ŁKS-iacy mieli taką wolę walki, determinację do tego, by odwrócić te losy spotkania, co z czym ostatnio mieli problemy. No ale na tę chwilę ŁKS-iacy teraz odwrócili. Mateusz Kowalczyk z żółtą kartką za faul na zawodniku Motoru. Cieszyć też trenera Wikunie może dobrobyt, taki pozytywny ból głowy, jeżeli chodzi o ofensywę. Tutaj ta rywalizacja w pierwszej linii ŁKS-iaków jest bardzo mocna. Wszyscy są zdrowi. Czterech napastników: Koral, Radaszkiewicz, Juric i Ricardinho.
dwaj już wpisali się na listę strzelców, dwaj kolejni czekają na swoje pierwsze bramki w tym roku. A teraz motor nieco mocniej przycisnął pod polem karnym UKS-u, ale Ricardinho odzyskał piłkę, wyekspediował ją do Stipe Juricia, no i teraz Bośniak na lewym skrzydle szuka zagrania. Piłka do Maksymiliana Rozwandowicza, ten szukał strzału, ale piłka minęła lewy słupek bramki motoru. Tak, super piłkę dał Ricardinho, uruchamiając właśnie Bośniaka, ale widać, że przy tej piłce coś się jeszcze, jakieś pokłosie było tej piłki. Tutaj Ricardinho kuleje, mamy nadzieję, że szybko rozbiega Brazylijczyk ten drobny uraz i jeszcze pomoże drużynie w tym sparingu i w całym okresie przygotowawczym, a później w lidze. Teraz motor, niebezpieczna sytuacja. Źle strącił piłkę, ale Mieszko Lorenz zaasekurował obrońcy. A Adam Marciniak wybija futbolówkę na rzut rożny. Ricardinho kuleje, wydaje się, że nie będzie w stanie dokończyć spotkania, chociaż zostały jeszcze 2 minuty. Liczmy na to, że nie jest to uraz, że jest to tylko taka chwilowa dolegliwość, dyskomfort u Brazylijczyka i będzie zdrowy w pełni. No a teraz motor stara się odpowiedzieć na drugą bramkę UKS-u, ale nie dał rady. Obrońcy po raz kolejny wybijają piłkę. No i faulowany teraz Marcel Maciej Wolski. Tak, Maciej Wolski i Marcel Szołek, bardzo podobna somatyka tych dwóch zawodników, podobnie oni wyglądają, podobny mają styl biegania, obaj są szybcy, więc mogą się mylić. No i teraz właśnie Wolski, w Szołek się pokazuje i do niego zagranie od Wolskiego, ale linia obrony motoru nie miała problemu. Tak jest, Marcel Szołek powalczył tą piłkę, został faulował ku zdziwieniu kibiców na trybunach, faulował, natomiast warto właśnie podkreślić tą współpracę Macieja Wolskiego i Marcela Szołka. Maciej Wolski został trochę z tyłu, Marcel Szołek zajął jego miejsce, ścigając się z obrońcami motoru. Teraz Mieszko Lorenz odpuścił zawodnika motoru, który wbiegł w pole karne, jednak szukał on napastnika, swojego partnera. I koniec, ostatni gwizdek sędziego kończy pierwszy sparing łódzkiego klubu sportowego w 2022 roku. 2-1 UKS-iacy wygrywają z motorem Lublin po bramkach Stipe Juricia i Ricardinho. Spotkanie, które zapewne nie da nam wielu odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań, ale ważne, że UKS dobrze rozpoczyna rok, dobrze wchodzi w ten okres przygotowawczy. Za chwilę obóz przygotowawczy w Side, później tam sparing jeszcze jeden po powrocie do Łodzi i powrót do ligowego grania, no ale to wszystko przed nami. Najważniejszą wartością dzisiejszego sparingu chyba jest to, że odbyło się bez kontuzji, że żaden z zawodników nie schodził z grymasem bólu na twarzy, wszyscy o własnych siłach opuszczają boisko. Nawet Ricardinho, który przez chwilę czuł komfort, schodzi w pełni sił z boiska. Dobrym prognostykiem było odwrócenie wyniku przez Łodzian. Przegrywali 1-0. Ostatecznie udało się wygrać 2-1. Dwóch napastników strzelił bramki, to też cieszy. No i warto zapisać do kronik, że... Bardzo dobrze pokazali się młodzi zawodnicy, zwłaszcza Mateusz Kowalczyk i Marcel Wszołek. To na pewno jest przyszłość tej drużyny. Tak, a warto zapisać do kronik, że pierwszym strzelcem gola w 2022 roku jest Stipe Juric. Dziękujemy Państwu za słuchanie, za oglądanie, za bycie z UKS-iakami, czy na to trybunach, czy za pośrednictwem kanału UKS TV, oglądając ten sparing. Dla Państwa mecz komentowali Mateusz Denderski, Mateusz Żegota, a jeszcze na koniec wspomnijmy, że... Sponsorem transmisji była firma Ventana, która oferuje profesjonalne i kompleksowe rozwiązania do Waszych domów i biur, jeżeli chodzi o drzwi, rolety i między innymi też parapety. Dziękujemy. Do usłyszenia następnym razem.